przyznaniu środków możemy mówić już konkretnie o tym, że rozpoczynamy realizację tej inwestycji. I dalsze zainteresowanie pana premiera tą sprawą spowodowało, że dzisiaj mówimy o realizacji, a nie o projektowaniu, o innych różnych rzeczach bardzo ogólnie. Dziękuję panie premierze. Panowie ministrowie, panie prezydencie, panie marszałku, państwo parlamentarzyści, rzeczywiście tutaj licznie zgromadzeni mieszkańcy Świnoujścia i wszyscy szanowni goście. Jestem również bardzo wzruszony, że mogę wziąć udział w tej uroczystości. Bardzo się cieszę, bo ona jest symboliczna dla Polski, jest symboliczna dla scalania, dla sklejania Polski. Prowadzić mówię niewiele. Chciałem zgłosić gotowość całego konsorcjum do realizacji zadania, powiedzieć, że jesteśmy przygotowani, czujemy bierzmo, chcemy jak najszybciej zrealizować to zadanie. A więcej powiem za 4 lata. Dziękuję bardzo. Będziemy podpisywali umowę z wykonawcą. Drodzy Państwo, o godzinie 11.35 17 września 2018 roku została podpisana umowa na budowę tunelu na Świnoujściu. Dzisiaj! Już dzisiaj! Wyjątkowa, wiekopomna chwila, która właśnie ma miejsce na Państwa oczach, się dokonała. Bardzo wszystkim dziękujemy za przybycie. Drodzy Państwo, ale w Świnoujściu to nie wszystko, co dzisiaj będzie się wydarzało, ponieważ tak jak było wspomniane, dzisiaj jest Światowy Dzień Sybiraka i o godzinie 13 na Placu Sybiraków będą odbywały się uroczystości związane właśnie z tym świętem, na które serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Życzymy pięknego, słonecznego dnia. No i tak jak było powiedziane, od dzisiaj zaczynamy budowę tunelu. Dziękujemy Państwu. Thank you.